Polska od 1385 roku prawie nieprzerwanie znajdowała się w unii personalnej z Litwą. Elementem łączącym oba te państwa była osoba króla wywodzącego się z dynastii Jagiellonów. Jednak pod względem formalnym były to dwa oddzielne państwa z własnym prawem i obyczajami. Trwający już prawie 200 lat związek nie pozostał bez wpływu na oba państwa. Zacieśniały się więzy rodzinne pomiędzy poszczególnymi rodami i tworzyła się wspólnota kulturowa pomiędzy szlachtą obydwu państw. W obu krajach zaczęły pojawiać się naciski co do zacieśnienia Unii. Z polskiej strony do pogłębienia Unii dążyli magnaci, mający nadzieję na zdobycie dzięki temu większych wpływów na wschodzie. Ze strony litewskiej do ścisłych więzi zmierzała średnia szlachta litewska, licząc na otrzymanie praw i przywilejów analogicznych jak polska szlachta. Przeciw pogłębieniu Unii byli litewscy magnaci, obawiający się o utratę swojej uprzywilejowanej pozycji. Z drugiej strony zdawali sobie sprawę, że bez pomocy korony Litwa nie odeprze coraz mocniej naciskającej ze wschodu Moskwy. Ostatecznym czynnikiem, który pchnął obie strony do rozmów, było ryzyko wygaśnięcia dynastii Jagiellonów. Panujący po śmierci Zygmunta Starego, Zygmunt II August, nie miał męskiego potomka i istniało poważne ryzyko, że oczywiste spoiwo łączące oba państwa zniknie. W celu zacieśnienia Unii zwołano w 1569 roku do Lublina Sejm. Przebiegał on w bardzo burzliwej atmosferze. Część magnatów litewskich opuściła obrady, jednak decyzja króla, będącego równocześnie wielkim księciem litewskim, o włączeniu do korony ziem Ukrainy, Podlasia i Wołynia spowodowała ich powrót na obrady w obawie przed utratą przez Litwę innych terytoriów. 1 lipca 1569 roku podpisano akt Unii, zwanej dziś od miejsca jej zawarcia Lubelską. Unia personalna zamieniła się w Unię realną. Od tej pory nowe państwo przyjęło nazwę Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Miało wspólnego króla, Sejm, Senat, politykę zagraniczną oraz monetę. Pozostałe elementy nadal były oddzielne, to jest skarb, sądy, urzędy czy armia. Rzeczpospolita składała się z dwóch części składowych: Królestwa Polskiego, zwanego Koroną, oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego. W momencie zawarcia Unii miała obszar około 800 tysięcy kilometrów kwadratowych i populację liczącą około 7 milionów mieszkańców. Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym i wielowyznaniowym. Zamieszkiwana była przez Polaków, którzy stanowili mniej niż połowę mieszkańców, Rusinów, Litwinów, Żydów, Niemców, Ormian i Tatarów. Każda z tych grup miała własne obyczaje i tradycje. Mówiła różnymi językami i wyznawała całe spektrum spotykanych w Europie religii. Mimo tego udało się z Rzeczpospolitej stworzyć państwo tolerancyjne, które czerpało inspirację i dumę ze swojej różnorodności.